Dzień dobry. Witam Państwa w kolejny poniedziałek z kolejną książką. Dzisiaj, ponieważ zaczyna się lato, ale to lato jest takie jakieś w tym roku polskie, czyli nieco wilgotne i niepewne, zapraszam Państwa w podróż na koniec Europy. Ten ciepły koniec Europy, czyli do Portugalii. I w przeszłość. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o pisarzu znanym, kontrowersyjnym, ale chciałbym opowiedzieć o powieści zdecydowanie mniej kontrowersyjnej. Myślę o José Saramago, australijskim twórcy, którego dosłownie kilka dni temu obchodziliśmy 10. rocznicę śmierci. Zmarł bowiem dokładnie 18 czerwca 2010 roku, przeżywszy wcześniej wiele lat, ponieważ urodził się w 1922. Jak więc Państwo widzicie, mamy kilka powodów, by do niego wrócić i przyjrzeć się jego twórczości. Zanim przejdę do konkretów, jeszcze tylko kilka takich informacji formalnych, żebyśmy wiedzieli, o kim mówimy. José Saramago to pisarz zasłużony, jeden z nielicznych Portugalczyków, który otrzymał Nagrodę Nobla w 1998 roku za powieść, którą pewnie Państwo, które Państwo słyszeliście, ale o której nie będę mówił, czyli Miasto Ślepców. Zasłynął i pokłócił się nawet z własnym rządem słynną powieścią Ewangelia według Jezusa Chrystusa, która spowodowała, że w roku 93 opuścił Portugalię i na znak protestu zamieszkał na jednej z Wysp Kanaryjskich. Takie protesty, to ja rozumiem. Jego żoną już wówczas była hiszpańska tłumaczka i dziennikarka, w związku z tym jakby nie było z tym problemu. Proszę Państwa, drugim powodem, dla którego sięgam po jego twórczość, jest coś, co już pewnie Państwo zwróciliście uwagę, słuchając mnie co tydzień, od już 2 miesięcy, a mianowicie to, że bardzo chętnie sięgam po powieści historyczne. I trochę fantastyczno-historyczne. Wynika to z tego, że tym się tak naprawdę zajmuję zawodowo. Napisałem już książki, dwie opowieści historyczne polskiej, ale wiadomo, że czytając i przygotowując je, zaglądam również do tego, co dzieje się na świecie, ponieważ uważam, że tylko takie patrzenie na polską literaturę w kontekście europejskim czy światowym ma sens. Książka, o której dzisiaj chciałbym Państwu mówić, nosi tytuł Baltazar Iblimunda. Odsyła nas ona do XVIII wieku, początków XVIII wieku. Akcja zaczyna się około roku 1704-5, kończy kilkanaście lat później. Jej bohaterami jest dwoje zwykłych ludzi, tytułowymi bohaterami. Jest dwoje pozornie, to chyba tak by trzeba nazwać, pozornie zwykłych ludzi. Baltazar jest synem chłopa, który, ponieważ był młodszym bratem, poszedł do wojska. Co ciekawe, po nim jego starszy brat zmarł, a później pole po ojcu ostatecznie przyszło na szwagra, jego, czyli brata siostry, męża siostry. Na tej wojnie, która jest pokazana groteskowo i właściwie jako wspomnienie, ponieważ powieść zaczyna się, gdy Baltazar zostaje usunięty z armii, bo w czasie wojny stracił rękę, na szczęście lewą. Do tej ręki za ostatnie pieniądze, które miał, każe sobie dorobić hak i co rodzaju sztyletu, które może sobie przykręcać. To wtedy były dosyć popularne. No, bo utracił tylko, znaczy nie utracił całej ręki, tak naprawdę utracił dłoń, zraniony przypadkowo przelatującą kulą. Dociera do Lizbony, nie bardzo ma po co wracać do domu. I tam jest świadkiem niezwykłego wydarzenia. Oto odbywa się auto da fé, czyli karanie heretyków i heretyków, zbrodniarzy, złodziei, zbiegłych niewolników. Staje obok młodziutkiej dziewczyny, jeszcze wtedy nie wie, jak ma na imię. Dziewczyna ma raptem 18 lat.
i jak już Państwo się domyślacie, jest Blimundą. Otóż patrzy na to, jak jej matka zostaje zesłana na galery. Właściwie do Nowego Świata. Dlaczego? Ponieważ jej matka ma niezwykłą zdolność. Umie wchodzić w ludzkie umysły. Umie przewidywać przyszłość. I tutaj niespodzianka. Ona właśnie jest narratorką całej powieści. Tylko raz się ujawnia. Właśnie w tym momencie, w którym widzi ją jeden, jedyny raz w życiu Baltazar. Ale, co ciekawe, Blimunda potrafi ze swoją matką kontaktować się telepatycznie. Sama Blimunda zaś ma również pewną niezwykłą zdolność, a mianowicie, jeżeli jest na czczo, potrafi zaglądać ludzkie umysły i serca. Mamy więc, jak Państwo widzicie, takie powiązanie fantastyki i historii. Ale tak nam w ten sposób bohaterowie się poznają. Znaczy, matka Blimundy mówi jej, żeby zapytała, kim jest Baltazar. Ostatecznie Baltazar trafia do Blimundy, do mieszkania, spędzają razem noc i tak naprawdę stają się już nierozłączni. Przez następne kilkanaście lat. Co się dzieje dalej? No to oczywiście nie chcę za bardzo Państwu opowiadać, żebyście Państwo nie tracili przyjemności, ale powiem tak, otóż oboje szybko zostają zatrudnieni przez pewnego ekscentrycznego księdza, który chce zbudować samolot. Chce zbudować maszynę, która będzie latać. My to nazywamy samolotem, wtedy to oczywiście ta nazwa jeszcze nie funkcjonowała. Ale tak naprawdę to nie jest opowieść o samolocie, chociaż jest to istotny element fabuły. To jest opowieść o świecie i o tamtych czasach. Dlatego, że równolegle do życia Blimundy i Baltazara mamy życie na dworze Jana V, króla portugalskiego, który ożenił się. Jest jeszcze strasznie infantylny. To cudownie pokazane są sceny pokazujące infantylność króla, który zanim uda się do komnaty swojej małżonki w celach poczęcia potomka, w tym samym czasie najpierw razem ze służbą bawi się w budowanie świątyni, budowanie bazyliki świętego Piotra w Rzymie, oczywiście z odpowiednio spreparowanych kawałków. No wiecie Państwo, takie ówczesne przestrzenne klocki Lego. Ale to ma istotny wpływ na życie Baltazara i Blimundy właśnie, bo decyzje wielkich wpływają na życie małych. Otóż zanim udał się tej nocy do małżonki, podszedł do niego franciszkański mnich, który obiecał mu, że jeżeli obieca, że postawi nowy klasztor franciszkanom, to jego żona pocznie. Poczęła. Król słowa dotrzymał. I w wiosce, z której pochodzi Baltazar, obok tej wioski, nie bezpośrednio, ale obok tej wioski, zaczyna się budowa wielkiego założenia klasztornego, prawdziwego, które będzie się toczyła przez całą powieść. Jak Państwo pamiętacie, mamy takie powieści, w których budowane są wielkie kościoły. Chyba najsłynniejszym jest oczywiście dla nas Hanny Malewskiej Kamienie wołać będą, ale i to jest powieść absolutnie porównywalna z powieścią Saramago. Natomiast mniej porównywalna, za to bez wątpienia popularniejsze na świecie, są Filary Ziemi Kena Folletta, który aż tak bardzo jako miłośnik powieści historycznej tak bardzo nie polecam. No właśnie, bo Saramago cały czas nam pokazuje, widać, że zrobił potężne przygotowania do pisania tej powieści, jak rodzi się klasztor, jak pracujący przy nim ludzie się trudzą, czasem umierają, wykonują miliony czynności, by przeżyć, by zadowolić ego władców tego świata.
Tam oczywiście dzieje się niemało przygód dotyczących Baltazara, Blimundy, ale przede wszystkim mniej więcej od 40% powieści aż do końca właśnie budowy klasztoru. Zwracam Państwu uwagę na tę powieść, ponieważ ona jest napisana z perspektywy właśnie tej wszechwiedzącej kobiety z nizin. Więc tak naprawdę właśnie niziny społeczne, masztalerze, kamieniarze, poganiacze wołów są zbiorowym bohaterem tej powieści. Są czasami bardzo gorzką opowieścią o rodzeniu się mitów, o ludzkiej miłości, rozpaczy, o tym, o czym rzadko mówią kroniki opiewające wybitnych królów, przywódców, czasem architektów, ale nigdy nie mówiące o tysiącach tych, którzy te budowle wznoszą. Trzeba mieć świadomość, że to XVIII wiek. Przyznaję, że jak czytałem, zanim zorientowałem się dokładnie, sprawdziwszy, kiedy żył król Jan, miałem wrażenie, że to jest w ogóle gdzieś XVI, XV. Bo takie budowle w zachodniej Europie wtedy się wznoszą. No ale jesteśmy na krańcach Europy, co prawda drugi w stosunku do nas, ale właśnie pewne opóźnienie cywilizacyjne, mimo olbrzymich posiadłości, jest widoczne. Widoczna jest też anachroniczność władzy. Króla, który wzywa swojego głównego ekonoma, ekonomista, jakbyśmy dziś powiedzieli, ministra finansów. I ten minister jest załamany, bo te wszystkie wielkie budowle, które każe budować król, na nie nie ma już pieniędzy. Mimo, że Portugalia jako kraj jest bogata, bo przecież ma liczne posiadłości zamorskie, ma spore dochody z przepływu środków stamtąd, z ceł, etc. A mimo to, to wszystko znika. To wszystko jest przejadane dla właściwie przyjemności władzy. To bardzo gorzka powieść. Zresztą Saramago jest bardzo gorzki. Obala mity. Tak jak mówiłem, wszedł w bardzo ostry konflikt ze swoją społecznością, a właściwie dokładniej z rządzącymi, kiedy wydał Ewangelię według Jezusa Chrystusa, która przyniosła mu międzynarodową sławę, ale w kraju przyniosła mu osławę. Dlatego, że zawarte w niej treści, bardzo dobrze opracowane, ale oczywiście apokryficzne w stosunku do dzieła oryginalnego, nie spodobały się władzom, wówczas jeszcze bardzo klerykalnym, w kraju, który niemalże do lat 90, prawie do końca lat 80. był tak naprawdę rodzajem komuny, rodzajem dyktatury parafaszystowskiej. Dlatego zapraszam Państwa do lektury tej książki mniej drastycznej w swojej treści, ale wydaje mi się, że dobrze oddającej charakter twórczości samego José Saramago. I jest w tej powieści coś z tych smutnych pieśni, które Portugalczycy tak lubią śpiewać. Ponieważ jest to bardzo prosta w formie narracja, po której nie możemy się spodziewać tak naprawdę niczego dobrego. Mimo, że trwająca lata miłość Baltazara i Blimundy powinna to usładzać. Bo jest piękna, jest pełna zmysłowości, wierności,
ale jednocześnie cały czas ciąży na nią rodzaj klątwy. Bo są biedni. Bo Glimunda jest obdarzona darem, który powoduje, że widzi więcej. Najpiękniejszym chyba darem, jaki podarowała ukochanemu, był taki, że obiecała mu już po pierwszej nocy, że nigdy do niego, nigdy nie zajrzy mu do wnętrza. Co nie zawsze będzie proste. I nie dlatego, że ma potem pokusę. Dlatego, gdy kładzie się spać, ma zawsze woreczek z chlebem. Suchym chlebem, który zaraz po przebudzeniu zjada, nie otwierając oczu. I to jest metafora, którą chciałbym zamknąć moje dzisiejsze z Państwem spotkanie. Glimunda tak bardzo kochała, że z zamkniętymi oczami jadła pierwszy chleb, by dotrzymać słowa ukochanemu. Czego oczywiście metaforycznie każdemu z Państwa, zarówno paniom, jak i panom, serdecznie życzę i do zobaczenia w następnym spotkaniu.